jak mi się wtedy wydawało. Widział dużo dalej i rozumiał dużo więcej niż ja. Po wspólnym Noblu on porzucił badania. Zajął się reformą nauczania. Marzył, aby wszystkie dziewczęta, tak jak i chłopcy, miały nieograniczony dostęp do wiedzy. Uważał, że od tego zależy kultura XX wieku. Miał do mnie pretensje za mój dalszy upór i obsesję jednego, za moją złość do świata nauki i za to, jak nas potraktowano, jak mnie traktowano, za mój pragmatyzm. Uważał też nagle, że za dużo czasu poświęcam dzieciom. Spędzałam z nimi wiele czasu na wsi. Tego tygodnia Piotr wyjechał do Paryża w poniedziałek, zabierając ze sobą bukiet jaskrów. Był na mnie obrażony, że zostaje dłużej. Ja z dziećmi wróciłam do Paryża we środę. Piotr tego wieczora szedł na posiedzenie. Zginął pod kołami nadjeżdżającego wozu. Nic nie pamiętam z tego wieczora. Podobno, kiedy przyszli nam to powiedzieć, mój teść zapytał, ciekawe, nad czym się znowu zamyślił, a ja upewniłam się, czy zupełnie nie żyje. Zapytali, czy życzymy sobie sekcji zwłok i czy ciało sprowadzić do domu. Odpowiedziałam tak. Miałam 38 lat, Piotr był przed swoimi 47 urodzinami, byliśmy 11 lat małżeństwem, straciłam poczucie bezpieczeństwa, a jednocześnie urodziłam się na nowo, jako ktoś inny. Miałam do siebie wieczne pretensje, wyrzucałam sobie wiele rzeczy. W moich laboratoryjnych notesach zaczęłam wypisywać rozpaczliwe bzdury. Piotrze, wstałam w nocy, dość dobrze spałam, to było kwadrans temu, teraz chce mi się wyć. Jedyna pociecha, że nikt tego nie przeczyta. Ale nagle zdałam sobie sprawę, że nie mogę zniszczyć moich laboratoryjnych zapisków. Nie mogę ich zniszczyć nigdy. Po śmierci Piotra przekazano mi katedrę fizyki, stworzoną dla niego, i znaleźli się głupcy, którzy mi tego winszowali. Nigdy wcześniej nie dopuszczono kobiety do nauczania w szkole wyższej, a mnie zaczęła interesować tylko informacja na temat obwodu elektrycznego, który zastosował Piotr w doświadczeniach. Wszystko inne było ponure. Nie wiem, co mogłoby mi sprawić wtedy radość prócz pracy naukowej. Po moim wykładzie pisano, co też stanie się z sugerowaną wyższością mężczyzny, samca. Zaprawdę powiadam wam, bliski jest czas, gdy kobiety staną się istotami ludzkimi. Popularna pisarka Colette wydała książkę wyśmiewającą kobiety, które chcą jednocześnie mieć rodzinę i robić karierę. Ja byłam jej kryptobohaterką. Przy tej okazji pytała mnie w prasie, pani Curie, czyż nie należało siedzieć w domu? Pani mąż nie wpadłby może pod konie ubrany w koszulę, w której być może nie było guzika. Nie widziałam pożytku z walki z tymi, dla których prawdziwość atomowej hipotezy promieniotwórczości nie była oczywista, ale należało tego udowodnić, dowieść. Musiałam wyprodukować czystą sól radu, co mi się udało po 4 kolejnych latach pracy i tysiącach precyzyjnych operacji laboratoryjnych. Na szczęście znalazła się fundacja, która chciała mi pomóc. Zajęło mi to następne 4 lata. Miałam tylko 0,1 grama czystej soli radu do dyspozycji. Wielu uczonych mężczyzn na całym świecie było przeciwko mnie. Musiałam bronić także swojego polonu, walczyć przeciwko błędnym teoriom naukowym. Wiedziałam, że muszę udowodnić swoje kompetencje. Byli też i tacy, którzy mnie uznawali. Wierzyli, że byłam jedynym, nieprzejednanym partnerem w badaniach dla mojego męża. Bez rywali w mojej dziedzinie. Inni wyśmiewali się tylko ze mnie, ale nie miałam już siły do walki. Odmawiałam dyskusji, musiałam oszczędzać siły, mdlałam na spotkaniach, musiałam wychodzić w środku przedstawień teatralnych. Miałam chore nerwy, ale byłam wciąż nieprzejednana wobec kolegów naukowców. Uważałam, że nie są na dostatecznie wysokim poziomie, aby prowadzić z nimi dialog. Spędzałam w laboratorium całe dni, wracałam do domu wyczerpana, żyłam bez łez, ale i bez wesołości. Od śmierci Piotra Bóg przestał dla mnie istnieć. Nigdy nie przyjęto mnie do akademii, nigdy więc nie zgłosiłam swojej kandydatury na żadne stanowisko, do żadnego odznaczenia. Co więcej, nigdy nie przedstawiłam żadnej ze swoich prac na posiedzeniu akademii. Zwyciężyłam
w tym samym roku. Dostałam Nobla z chemii. Udowodniłam wszystko. Wojna wybuchła, kiedy otworzyłam Instytut Radowy w Paryżu, pawilon Curie. To był symbol mojego zmartwychwstania, ale zaczynała się ta idiotyczna wojna. Byłam od początku przekonana, że wojna będzie długa, mordercza i że nowoczesna broń powodować będzie niebezpieczne rany. Wiedziałam, że trzeba działać. Poza kilkoma szpitalami paryskimi promienie rentgena były źle stosowane. Służba sanitarna armii nie przewidywała żadnych tego rodzaju instalacji. Mieli jeden samochód za aparaturą rentgenowską. Wiedziałam, że szpitale polowe czekają na nas. Stworzyłam flotylę samochodów wyposażonych w tę aparaturę i przeszkoliłam personel, żeby można prześwietlać rannych. Nigdy nie podzielałam francuskiego rusofilstwa i miałam poczucie hierarchii spraw. Wyjechałam na front, dzieci zostawiłam w Brytanii i poleciłam uczyć im się fizyki i chemii, matematyki, najlepiej jak tylko mogły, ale wcześniej ukryłam bezpiecznie jedyny gram radu, jaki posiadałam. Wywiozłam go w 20-kilogramowej skrzyni z ołowiu do Bordeaux. Irena miała 17 lat, pisała do mnie listy w rodzaju, zaczynam współrzędne w przestrzeni, ponieważ nie rozumiem nic z równań różniczkowych. Wzięłam ją ze sobą na front. Kiedyś na froncie zapytana przeze mnie jakiś problem z fizyki, błędnie odpowiedziała roztargniona, uderzyłam ją w twarz, wyrzuciłam jej zeszyt, nigdy sobie tego nie daruję, ale wierzyłam w nią, jak wierzyłam w siebie. Rok później Irena instalowała urządzenia rentgenowskie w szpitalach polowych i samodzielnie kierowała placówką w pobliżu Ypres. Jest podobna do Piotra jak dwie krople wody. W rezultacie było 20 samochodów nazywanych Le Petit Curie i 200 stałych punktów, które udało nam się zainstalować. W latach 1917-1918 wykonaliśmy 1 100 000 zdjęć rentgenowskich. Wciągnęliśmy do pracy wszystkich mężczyzn i wszystkie kobiety, które były do dyspozycji. W maju 1917 roku Izba Deputowanych przyznała francuską prawo głosu, ale Senat skorygował to szybko, ten moment aberracji spowodowany pozycją i działalnością kobiet w czasie wojny. Czy rad mnie zabijał? Nie zastanawiałam się nad tym. Wszyscy byliśmy szarzy, zmęczeni i zużyci. Ja w przeciągu 20 lat przyjęłam więcej promieniowania niż jakakolwiek inna istota ludzka i w dalszym ciągu prawie codziennie wystawiam się na ich działanie. Początkowo związek między radem a medycyną był przypadkowy. Nasze laboratorium było uprzywilejowanym miejscem odkryć. Odbywały się tam nieskrępowane prace badawcze i tak jest do dzisiaj i tego będę bronić. Odpisywałam wielokrotnie na listy chorych na raka, którzy prosili o radę i ratuna. Sława naszych odkryć jest związana głównie z leczeniem śmiertelnie chorych ludzi i nadzieją z tym związaną. Walczyłam o ten gram radu dla Polski, żeby powstał instytut. Uważam, że jest to mój obowiązek, ale polscy lekarze i naukowcy zrobią z tym, co chcą. Mam bardzo osłabione oczy, nie będzie już pewnie ze mnie większego pożytku. Co do uszu, prześladuje mnie niemal nieustanny szum, chwilami bardzo intensywny. Niepokoję się, boję się, że lada chwila nie będę mogła już pracować. Być może przyczyną tego wszystkiego jest rad, ale z pewnością nie można tego potwierdzić. Chciałabym, zanim umrę, precyzyjniejszego sformułowania paragrafu mówiącego o prawie do dysponowania radem. Mam z tym ciągłe kłopoty. Prawa spadkowe naszych osiągnięć Piotra i moich są ciągle nieuregulowane. Chciałabym także żeby dokładnie zdefiniowano, do jakiego stopnia wolno identyfikować człowieka z ideą przez niego reprezentowaną. Jestem przede wszystkim naukowcem. Nauka jest jedynym źródłem postępu. Nie wiem, co stanie się po mojej śmierci. Jestem kobietą, matką, Polką i słabym człowiekiem. Siła i moralność nauki to dwie różne rzeczy. My, naukowcy, jesteśmy tylko w służbie postępu. Człowiek nie może toczyć wszystkich bitew. Życie jest zbyt krótkie. Tyle się w życiu nacierpiałam. Jestem u kresu cierpienia. Tylko prawdziwa katastrofa mogłaby mnie jeszcze dźwignąć. Nauczyłam się rezygnacji i całe życie starałam się odnaleźć tylko trochę małych radości w szarzyźnie codziennego życia. Nie wiem, jak długo będę jeszcze żyła, ale zaczęłam budować dom. Staram się oddychać, uprawiam ogród, pływam. Nikt nie wie o mojej największej tajemnicy. Prawie nic już nie widzę. Przyrządy w laboratorium kazałam oznaczyć cyfrowymi, kolorowymi cyframi.
40 uczonych z całego świata pracuje pod moim kierownictwem. Moją największą nadzieją jest nauka. I jeszcze jedno. Zawsze liczyłam i liczę po polsku. Nigdy nie potrzebowałam męskich rękojmi. Odczuwałam przyjemność smażąc konfitury i karmiąc dziecko piersią. Kochałam mężczyzn i potrzebowałam ich uczuć, ale nigdy nie wątpiłam w siebie. Maria Curie zmarła w roku 1934. I teraz epitafium Einsteina. Ta kobieta dumna, namiętna i pracowita odcisnęła piętno na swoich czasach, bo ożywiały ją ambicje na miarę możliwości, a możliwości były godne ambicji. Odcisnęła piętno także na naszych czasach, ponieważ istnieją bezpośrednie związki między Marią Curie, Skłodowską, a energią atomową. Tak silne zresztą, że spowodowały jej śmierć. Chciałam podziękować za zaproszenie i proszę mi wybaczyć, ja muszę teraz co koń wyskoczy na spektakl do Warszawy. Bardzo